Cześć! Z tej strony Smart Tester. Dzisiaj pokażę Wam, jak rozmontować i wymienić ekran w smartfonie Xiaomi Mi Max. Zatem bierzmy się do roboty. Na początek oczywiście wyłączcie urządzenie. A następnie wyjmijcie tackę na kartę SIM i kartę microSD. Znajduje się ona na lewej górnej krawędzi urządzenia. Korzystając z plastikowej kostki, musimy podważyć tylną obudowę. Zacznijcie przy gnieździe USB. Teraz przejedźcie tak przy krawędzi urządzenia, aby puściły wszystkie zatrzaski. Kiedy będziecie ją zdejmować, uważajcie na ten kabel flex, który łączy płytę główną z czytnikiem linii papilarnych, który znajduje się na tylnej obudowie. Odczepcie więc jego złącze. Kolejnym etapem jest demontaż dolnej osłony złącza ładowania. Do odkręcenia wszystkich śrubek potrzebny Wam będzie śrubokręt krzyżak. Ponownie korzystając z kostki, zdemontujcie osłonę dolnej płytki. Przy użyciu odrobiny siły bez problemu odchodzi głośnik wraz z osłonką. Następnie odepnijcie wczepkę od górnej części płyty głównej i antenę znajdującą się obok. Port ładowania wraz z mikrofonem przytrzymuje jedna śrubka krzyżak. Poruszajcie delikatnie i port ładowania wyjdzie bez najmniejszego problemu. Teraz przyszedł czas na płytę główną i demontaż jej osłony. W kręceniu wszystkich śrubek możemy zdemontować osłonę płyty głównej. Tutaj też warto wspomóc się kostką, tak aby odczepić zaczepy w jej górnej części. Oczywiście kolejnym krokiem jest tradycyjnie odpięcie wczepki baterii, a także od dolnej części płyty głównej, czyli konkretnie portu ładowania, wczepki od wyświetlacza, złącza na kartę SIM, przycisku włączania, złącze antenowe, a także frontowej kamerki. Teraz możemy także bez problemu zdemontować baterię. Co ciekawe, w przypadku tego modelu Xiaomi zdecydowało się na zastosowanie tzw. pull tabs, czyli bezpiecznych, prostych w demontażu taśm dwustronnie klejących. Wystarczy odkleić to czarne z góry i delikatnie, powoli wyciągać taśmę tak, aby zniknęła ona spod baterii. Uważajcie, żeby czegoś takiego nie zerwać. Jeżeli Wam tak samo jak w moim przypadku zerwała się ta tasiemka, to niestety będziecie zmuszeni zdemontować baterię w tradycyjny sposób, czyli podważyć ją kostką lub na przykład kartą do gry. Korzystając z okazji, możecie również odkleić przewód łączący płytę główną z portem ładowania, a także kabel od wyświetlacza. Ostatnie co nam zostaje to demontaż płyty głównej. Wystarczy podważyć ją delikatnie w lewym górnym rogu. Jak widzicie, możecie również bez problemu zdemontować moduł głównego aparatu.
Jeżeli zajdzie taka potrzeba, zdemontować możecie również głośnik rozmów, przyciski boczne, osłony mikrofonu do wyciszania, główny mikrofon, a także wibrator. W większości przypadków ekrany sprzedawane są razem z wewnętrznymi ramkami, więc wystarczy jedynie przenieść wymienione przed chwilą przeze mnie elementy do nowej ramki i wszystko będzie gotowe. Zatem to już wszystko na dziś. Jeżeli ten film Wam się podobał, to zostawcie pod nim łapkę w górę i wyraźcie to w komentarzu. Nie zapomnijcie także o zasubskrybowaniu mojego kanału. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!